Witajcie z powrotem przy The Legend of Zelda Skyward Sword. W poprzednim odcinku udało nam się ukończyć próbę tutaj w lesie Faron, która była znów nową mechaniką, której jeszcze w tej grze nie widzieliśmy. No i cóż, dostaliśmy dzięki temu artefakt bogini, jeden z trzech darów bogini, czyli łuskę wodnego smoka, która pozwala nam teraz nurkować, pływać pod wodą oraz robić takie specjalne ataki pod wodą, ale to wszystko zobaczymy dzisiaj. Dzięki tej łusce w każdym razie możemy dostać się do nowych obszarów, przy których jeszcze do tej pory nie byliśmy. No i właśnie w tych nowych obszarach gdzieś musi być ukryty święty ogień, który pozwoli ulepszyć nam nasz miecz. A tutaj ten wódz Kikwi sobie po prostu stoi, przyszedł, bo pomyślał sobie, że fajnie. A to co? Za grubas! Znów nowy przeciwnik, takiego jeszcze nie mieliśmy. O, patrzcie, a ten obrzydliwy tyłek! Jaki obrzydliwy gość! O mój Boże, on ma nawet... On ma kolczyki na sutkach, co to jest? Obrzydliwość! Au! Chwila, zaraz go jakoś rozwalimy. Może jakoś... Chciałbym mu zniszczyć tarczę do końca. Ach, ta tarcza mi przeszkadza trochę. Gdyby to Wind Waker, mógłbym sobie ładnie zrobić unik do tyłu i zaatakować go właśnie taką rolką w bok, ale... No to nie wychodzi za bardzo. Chociaż może tak! Za dużo problemów z takim gościem mam. Nie mam kompletnie pomysłu, jak go pokonać. Muszę się napić mojego eliksiru, świetnie. Ale przynajmniej mam pustą butelkę. O, teraz mogę go zaatakować. Okej. Zdychaj, grubasie! I znowu powtórka z rozrywki. Nie mam pojęcia, jak unikać jego tarczy. Bzdura jakaś! Ach, teraz nie mogłem mu zniszczyć tarczy. Ciekawe dlaczego. Jak ten jego brzuchol się... Fajnie turla. I jeszcze przed śmiercią nas zabił prawie. Prze? Grubas. Chociaż to nie jest nic obraźliwego niby, nie? Sam nie jestem najchudszy. A kiedyś byłem jeszcze grubszy, więc wiem jak to jest. Ale właśnie dlatego mogę go... tak nazywać? I go osądzać? Więc tylko mi się nie użalajcie w komentarzach, że go nazywam grubasem. Dobra, zobaczmy. Teraz mogę rozwalić tą ścianę, gdy mam bomby, które mogę przenosić. Mogę je też po prostu postawić. Ach, i dobrze jest mieć bomby, które wybuchają wtedy, kiedy ty chcesz. I trochę serc, to się przydaje. Teraz, kiedy mam ten medalion, który sprawia, że więcej serc częściej się pojawiają, znaczy się serca, mogę łatwiej się uzdrowić. O, Goddess Plum. Dobrze, bardzo dobrze. To są bardzo rzadkie przedmioty. A do rzadkie przedmioty bardzo dobrze znajdować. Bezczelny. No czegoś chciał. Niczego. Dobranoc. No, ci niebiescy normalnie więcej wytrzymują, ale można ich też szybko załatwić dość. Jak dobrze nie mieć tutaj bokoblinów, które są elektryczne, które mają elektryczne bronie. To takie mocarnie przyjemne. Ale muszę przyznać, że bardzo lubię z wyglądu tą tarczę, którą tutaj mamy. Jest ona całkiem przyjemna. Ale skoro tu jesteśmy swoją drogą, chciałbym... zaznaczyć wskaźnik gdzieś tutaj. Bo tu jest Goddess Cube. I będziemy mogli się dostać na to z drzewa, tak?
Teraz będziemy z drzewa tutaj się wspinali. Ogólnie będziemy mogli dostać się na drzewo. I gdzieś tutaj na boku... Nie! A szybko znikajmy stąd. Huch. Gdzieś tutaj... Tak, dokładnie tu. Mieliśmy szukać miejsca z wodą, gdzie będziemy mogli zanurkować. I tu jest jeszcze kolejny Goddess Cube, do którego będziemy mogli się dostać za pomocą... zeskoczenia z drzewa w odpowiednim miejscu. Dlatego tutaj też sobie zaznaczmy. Co prawda akurat tutaj normalnie dostajemy się w inny sposób, przez kolejny item, który dostaniemy za jakiś czas. Ale skoro można teraz kombinować, żeby się tu dostać, to czemu nie? I tutaj widzimy po raz pierwszy miejsce, gdzie woda jest trochę głębsza i widzimy tam otwór, tam będziemy mogli ponurkować. Tylko jak nurkowanie działało? Ach, Wiimote'em mogę kierować sobie. W ten sposób. I grafika pod wodą wygląda całkiem przyjemnie. W sensie, że no, kolory stają się trochę ciemniejsze pod wodą, to jest jasne. Ale ten odcień niebieskiego i to wszystko, i to jak woda wygląda, gdy jesteśmy pod wodą, jak wszystko się waha, to bardzo przyjemne. Nie możemy pod wodą robić teraz specjalny atak, tylko jak się go robiło? Nie Wiimote'em, tylko nunchakiem trzeba sobie szturchnąć, tylko czekaj. To mam na myśli. To co prawda szybciej marnuje powietrze, bo mamy teraz też oczywiście pod wodą, nie możemy oddychać przez cały czas, tylko potrzebujemy powietrza, które dostajemy też przez takie bańki. Ale trochę trudno kontrolować tutaj, bo trzeba Wiimote'em kierować, w którym miejscu chcesz popłynąć, w górę czy w dół, a nie gałką analogową. Gałka analogowa jest tutaj kompletnie bezużyteczna. Okej, uwaga, żeby nie utonąć, Link. Uważaj. Ha. No trochę krzywo teraz będę kierował. Muszę się przyzwyczaić do tego sterowania. A teraz jesteśmy w wnętrzu drzewa. Tak, to stare drzewo. I ma też tutaj swoje stare korytarze. Jak... Nawet wielkie drzewo jest napisane, tylko to nie jest wielkie drzewo deku, tylko normalne wielkie drzewo. Ale jest to trochę jak baza gumisiów, muszę przyznać. I te grzyby, które zawsze mi z Raymanem 3 się kojarzą. Zawsze grzyby mi się strasznie z Raymanem kojarzą. A mamy tutaj te strasznie paskudne bestie. Tylko przestań mi tu, bez wybuchów. Z drogi! Ty też! Ach, to trochę lipne. Oni mogą być naprawdę szkodnikami, ale jak widzicie, tam nie doskoczymy. Jednakże możemy trochę pokombinować i naszą powietrzną trąbką poruszać tymi platformami. I też pozbyć się w ten sposób tych paskudnych, latających ryb. I w ten sposób będziemy mogli przeskoczyć później. Ale najpierw chciałbym dostać się tam. Hop. Tylko może bardziej wyprostować to jakoś. Fajnie byłoby, gdybyś poleciał w bok tutaj, na tego wroga. O, poleć na niego. Och, wybuch chciałbym spowodować. No niestety. Jego nie możemy tak łatwo zrzucić, ale... Chciałbym, żebyś ty się uspokoił, bo chcę tutaj w bok na tą platformę się dostać. Z moim odkurzaczem kochanym. Gdyby to tylko bardziej prosto szło. Och, oczywiście, że to nie tak łatwo nam doskoczyć. A trochę jeszcze będzie z tym zabawy. I jak jesteśmy nie tylko pod wodą, ale też po prostu w wodzie, możemy też to robić. No, możemy nurkować w każdym momencie, prawda? Nawet w wannie możemy takie głupoty wyprawiać. I hopa! Okej, teraz tylko w bok. Tylko w bok. Nie do przodu, nie do tyłu, tylko w jedną stronę, żeby było łatwiej. O, rozhuśtać się. Wykorzystać fizykę tej gry. Rozhuśtać się.
Okej, teraz powinno być dobrze. O! No nie, za późno, cholera jasna, jak ja nie cierpię tego! Zawsze coś się nie udaje. I... Ale do trzech razy sztuka. Pięknie, pięknie. Nawet za trzecim razem nie działa. Za trzecim razem najgorzej działa. Wypłyń na górę. Wiem, że dopiero nauczyłeś się pływać, Link, ale nie musisz pokazywać całemu światu, że ci to nie wychodzi jeszcze najlepiej. Cały świat ogląda ten let's play. Znaczy teoretycznie może. O. Jeszcze raz. Trochę rozchuśtać. Niebezpieczny gość! Zniszczyć go! Ach! To takie nieznośne, serio. Co oni sobie przy tym myśleli? Albo co ja przy tym myślałem, że ten pomysł przyszedł mi do głowy? Ho! No, to nie było przecież aż takie trudne. Tu mogę się dostać, ale tu nic nie ma. Za to mogę tu doskoczyć! I teraz to nie jest aż takie trudne. Hop. No to co my tutaj mamy? Trochę grzybów i skrót do wyjścia. Nie będę musiał się bawić dalej z tymi platformami, ale za to tu mogę się dostać. I co my tu mamy? Tylko nietoperze? Ja tylko po nietoperze tutaj przybyłem? Niedoczekanie, moi drodzy. Ale dużo ich jest. Trochę rupi dostanę. No i Monster Claw. To, czego mi ostatnio brakowało, bo miałem tylko jedną. To wiem, może niedługo będzie można ładne upgrade'y zrobić. Ale tu jeszcze gdzieś prowadzi tunel. Jeszcze was więcej! Ale przynajmniej zdobyliśmy 600 rupii już, że przekroczyliśmy tą ładną liczbę. No proszę, tu jest skrzynka. Ale znowu niebezpieczny skok. Gdzie możemy spaść? Tu, do wody znowu. Ach, jesteśmy w tym miejscu. No więc... ty jesz bomby, prawda? Tak. Bup! I teraz tylko skoczyć tak, żeby naprawdę doskoczyć. Ho! Jest! I teraz powolutku nie spaść. Jest! Dotarliśmy. I pieniążki, no, mówiłem, że się opłaca. 900! 900! Dobra, tylko tam jest wyjście teraz. Czy jakoś ładnie doskoczyć? Nie, wcale ładnie nie doskoczymy tam, więc... Jak już to tu! Nie! Po prostu idealnie nietrafione! Dokładnie w tym miejscu, gdzie nie można. Ach, to takie durne. A panie Frodo, pomóż mi. Nie umiem pływać. Ech. O, gdzie się podział Bokoblin? Co się tu stało? Chyba coś fajnego dla mnie. Może zeskoczył do wody, gdy zobaczył, że coś jest nie tak. Myślałem, że wyposażyłem to. Hop. I jeszcze raz. Hop. Bo to niby fajna mechanika, tylko trzeba wiedzieć, jak ją wykorzystać i kiedy. Na przykład teraz. Po cholerę to robisz! Ale widziałeś przynajmniej, że możemy teraz robić coś takiego. Można... W górę sobie pływać też. Wyskoczyć z wody tą rolką. Genialnie, najlepszy odcinek. Niby mógłbym to wam wyciąć, ale zostawię wam to dla śmiechu, bo pewnie niektórzy z was lubią się śmiać z takich rzeczy, to nie będę wam tego zabierał. To w tym odcinku wszystko uncut.
Bo normalnie naprawdę wyciął im te wszystkie fejle. Oha! Znalazłem secret i serce, to mi się przyda. No ale w końcu możemy wyjść! W końcu w tym odcinku moja ulubiona lokacja. Drzewo! To zabrzmiało jak ironia, ale nie było ironią. Uwielbiam to drzewo. I to możliwość, że się teraz spinamy na nim. No, ale i tak muszę zejść. Tylko, że to wam naprawdę teraz potnę. Żebyście nie musieli widzieć, jak jeszcze raz się wspinam. No dobrze, teraz możemy naprawdę przejść do mojej ulubionej lokacji w grze, czyli wspinania się po tym drzewie. To tak wspinania się po zewnętrznej stronie drzewa. To takie fajne. Można tutaj obserwować cały ten piękny las z góry. Jest ta piękna muzyka, wszędzie ptaszki. Ach, jest wiele powodów, dlaczego lubię to. Po prostu też tak fajnie to wygląda, jak wspina się tutaj po zewnętrznej stronie drzewa. Drzewo, które wcześniej przez cały czas obserwowałeś. Z góry i te sprawy. Z dołu i myślałeś sobie, o jakie to ogromne, ciekawe, czy kiedyś tam dostanę. A nie spodziewałeś się, że kiedyś się tam dostaniesz. I nagle się tutaj dostajesz i możesz wszystko to obserwować z góry. Niesamowite uczucie. Gdy po raz pierwszy się dowiedziałem, że można się tutaj wspinać, to... O! Moje serce robiło kołowrota, powiedzmy. Ale i tak zaraz spadnę? To nie będzie fajne? Oh shit! Oh no! No, nie zawsze jest tak zabawnie. Ale za to... mogę złapać teraz ptaszki. Nie mogę. Nie zawsze to idzie tak ładnie. Żeby dostać się do drugiego Goddess Cube, będziemy musieli trochę na góry jeszcze się dostać. Bez obawy. Jeszcze trochę czasu minie. Zanim będziemy musieli się tam dostać. Zanim będziemy musieli znowu skakać. Ach, ale tu można stanąć. Zawsze o tym zapominam. Słyszycie ten dźwięk? Komuś mocno burczy brzuch. Najwyraźniej. O ile was jest, obrzydliwe pajączki. Wow, trafiłem przed chwilą tego jednego. No nieźle. Mogę być z siebie dumny. Ha! Ale jak dobrze, jak tutaj spadamy, to nie z całego drzewa, tylko... na jedną z tych dolnych platform. No lepiej nie przechodzić tam, gdzie jest miód. No. I możemy wejść znowu do drzewa. No tutaj takie przejścia między zewnętrzną i wewnętrzną stroną drzewa, to jest bardzo fajne i przyjemne. A tu mamy takiego grubego strażnika. Jahuhaha. Co to jest? Dokładnie. Tak, co to jest? Dobre pytanie. Znowu zmarnowana bomba, bo ją swoją tarczą odwrócił. O, wybuchaj! Cześć! Teraz! Ja ci zaraz dam! Nie rzucisz mnie stąd, grubasie! Nie rzucisz mnie... Powiedziałem, nie rzucisz mnie stąd? Au! Wybuch! Tak! Wybuchnij! Nie wypychaj mnie z poza pola tego miejsca. Nie chcę stąd wychodzić. Jeszcze, co to kurczę za gruby odźwierny, cholera jasna. Wyrzuca mnie z pola. O, prawie mnie wyrzucił z lokacji tej. Jeszcze chwila i bym mnie do drzwi wrzucił. Musiał wyjść na siłę.
Aha! Nienawidzę tych grubasów. Ale tu mamy z kolejną statuę bogini, statuę ptasią, można zapisać. I przy okazji będę mógł zawsze też tutaj zaczynać rozgrywkę. Będę mógł się teleportować tutaj z góry. Ze Skyloft. Och mój Boże, nie. Ale już myślałem, że będzie spokój. Koniec imprezy, chłopiaj. Wychodzimy z tym. Drogi śmiecie. I kolejny bursztyn. Ładnie. Dużo mamy tych bursztynów w sumie. To jest największa ilość przedmiotów, które posiadamy. No jak słyszycie, komuś znowu burczy w brzuchu. To chyba ta sama osoba co wcześniej. Dużo bursztynów tu wszędzie. Stąd można się ładnie rozejrzeć nad wszystkim. O, patrzcie, wszystkie znajome lokacje. Właśnie za to lubię to miejsce. I tam można by później zeskoczyć. Zapamiętajmy to. Chwila, czy to na pewno burczenie w brzuchu, czy ktoś po prostu sobie chrapie tutaj strasznie dziwnie? Halo? Mistrzu, udało ci się osiągnąć sam szczyt drzewa. Z tego miejsca masz dobry widok nad całym lasem. Być może możesz stąd ujrzeć miejsca, których jeszcze nie odwiedziłeś. Uwielbiam ten dźwięk. To rzeczywiście chrapanie. Tego Kikwi. Mistrzu, spójrz tam. Potwierdzam odkrycie nowego Kikwi. Z dreadami. Analiza wydaje, że 90% szansa jest na to, że ten dźwięk, który wcześniej słyszeliśmy, jest głośnym chrapaniem tego Kikwi. No to obudzimy staruszka, prawda? Można by też robakiem, ale nie, my strzelimy mu prosto w pysk. Pobudka! Kikwi! O, co się dzieje? Chrapałem i spałem. Co budzisz mnie z mojej drzemki? O, spójrzcie na to, prawdziwy, żywy człowiek. I to jeszcze chłopak. Nie widziałem takiego od wieków, kurw. Zwali mnie kiedyś Yerbal. Teraz jestem po prostu tylko starym pustelnikiem Kikwi. Czuwam nad lasem i... No, wtedy przynajmniej kiedy nie śpię. Nie wiem, jak udało ci się wspiąć się tutaj na tą całą górę, ale... Czy mogę o coś zapytać? Czy ty naprawdę mnie widzisz? Tak, jasne, że mogę. Czemu nie? Ach tak? To ciekawe. Możesz poklapać się po plecach, chłopie. No wiesz, w końcu nawet nie każdy Kikwi może mnie zobaczyć w dzisiejszych dniach. Ale zapomnij o tym całym nonsensie i powiedz mi, jaki masz tutaj biznes do roboty? Dlaczego tutaj jesteś? Co prawdziwy człowiek i to żywy człowiek robi w tym lesie? Chcę ognia. Pytasz mnie o płomień, który ulepszy twój miecz, Kwork? Chcesz go po to, żeby móc znaleźć kogoś dla ciebie ważnego, tak? No co ty na to nie powiesz? Człowiek, który może mnie zobaczyć i szuka wielkiego płomienia, Słuchaj no, obiecasz mi, że nie powtórzysz nikomu, że nie puścisz pary z ust na temat tego, co ci zaraz powiem? To jestem poważny? Obiecuję. W porządku, więc powiem ci, ale pamiętaj, to tajemnica między nami dwoma.
nasz sekret. Płomień, którego szukasz, to z pewnością płomień Farore. Tak, tak, płomień Farore. Historia zaczyna się bardzo dawno temu, gdy bogini nadal była między nami. Bogini dała ten płomień na przechowanie wodnemu smokowi. Wielkiej duszy, która rezyduje w tym lesie, w lesie Faron. I która nim dowodzi, tak jakby. Usłyszałem tą historię w ten sposób, że zostawiła ten płomień w opiece smoka wodnego, tak by pewnego dnia ten potężny smok mógł podać dalej ten ogień temu, który zejdzie z chmur. Widzisz, wygląda na to, że to właśnie o tobie bogini wtedy mówiła. Kolego? Tak, na to wygląda. Musisz odnaleźć potężnego wodnego smoka. Jego łoże znajduje się w głębi jeziora, które znajduje się na południu tego lasu, Kurg. Właśnie tam czuwa ona nad ogniem, którego szukasz. Tylko jest pewien problem, wiesz? Wrota, które prowadzą do tego jeziora, są zapieczętowane. Dla każdego, kto jest niegodny przejścia. Ale nie martw się. Powiem ci pewną sztuczkę, zdradzę ci, jak otworzyć te wrota. By otworzyć wrota, musisz jakoś użyć potęgi bogini na tym symbolu, który jest wygrawerowany na drzwiach, tak? Ale to nie jest taki łatwy, jak brzmi. Ten symbol jest niekompletny. Żeby odblokować wrota, musisz sprawić, żeby ten właśnie symbol był w całości kompletny. Musisz ukompletować ten symbol. A jedynym sposobem na ukompletowanie tego symbolu jest odnalezienie gdzieś tutaj w lesie podobnego symbolu, tylko takiego, który jest całkowicie kompletny. Żeby dowiedzieć się, jak ten symbol powinien zazwyczaj normalnie wyglądać. Wrota znajdują się tutaj na dole, na południu. A podobny symbol znajduje się gdzieś po przeciwnej stronie, na północy. Spróbuj przeszukać ten obszar, który zaznaczyłem ci X-em, kryk. Czyli tu. Czy to wszystko, co chodzi ci po głowie, kolego? No, załapałeś, co musisz zrobić, żeby sprawić, żeby symbol był kompletny i co musisz poszukać i gdzie? Tak, zrozumiałem. Dzięki, staruszku. Tak, więc życzę ci bezpiecznej podróży, kolego. O, czekaj! Zapomniałem wcześniej wspomnieć, ale to bardzo ważne. Jego ekscelencja, wodny smok, jest bardzo, bardzo wysoko postawiony i dba o maniery, więc uważaj na to, co robisz i mówisz. Słyszałem historię o tym, że zjadał tych, którzy nadepnęli mu na wskroś, kiedy on był w złym humorze. Wylądowali całkowicie w jego żołądku, kwyk. Skończyli jako jego popołudniowe lub poranne smakołyki. No i wiesz, pamiętaj, że to wszystko, co ci opowiedziałem, było tajemnicą. I gdy dowiesz się, że ja cię wysłałem, to może się to dla mnie źle skończyć, jeśli będziesz się zachowywał, więc no... Może wyglądam na starego... I w ogóle zdrętwiałego i tak dalej, ale jestem za młody na to, żeby zginąć. I nie chcę skończyć jako jego wysokości jedzenie, kwyk. I to właśnie dlatego
Nie puszczaj pary z ust, że to ja ci powiedziałem na temat ognia Farore, okej? I pamiętaj, gdy będziesz w jej rezydencji, lepiej żebyś zachowywał się grzecznie i z gracją. Bij godnym gościem, tak, bądź godnym gościem. Znów się zdrzemny chyba. Jeśli potrzebujesz kolejnych wiadomości, to mnie tutaj właśnie znajdziesz, he? Więc do zobaczenia. Tak, czekałem na to, znów będzie chrapał. No szkoda, że nie można jeszcze wyżej na drzewo się tutaj dostać, ale jesteśmy prawie na szczycie. Szkoda, że tam jeszcze nie można się dostać na samą górę. Ale to tutaj powinno nam starczyć. I rzeczywiście widzimy to jezioro tam w oddali. No i na temat tych wrót, mówiłem wam już wcześniej, że one kiedyś będą przez nas wykorzystane, tak? Że kiedy indziej się zabierzemy za nie, że będziemy mogli tam przejść. Okej, okay, teraz zabierzmy się za Goddess Cube. Tutaj jest. Musiałbym jakoś tutaj zeskoczyć, tylko bardziej w lewo jeszcze. Powiedzmy, że stąd. Tak, 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 udało się, udało się, udało się. Już myślałem, że się nie uda. Tylko teraz, no, bardzo łatwo tutaj spaść, więc... No. Goddess Cube. I w sumie idealnie poszło. Bo znak, którego szukamy, jest tutaj, w tych ruinach. No w sumie można się domyślić, jako że te ruiny są zbudowane z podobnego kamienia jak ten most i to przejście. To można się domyślić, że to gdzieś tutaj jest do znalezienia. Pamiętam, że gdy pierwszy raz grałem, to strasznie trudno mi było odnaleźć ten symbol, nie wiem dlaczego. Faj? Może potrzebuję twojej pomocy? Istnieje 80% szansa na to, że ten symbol tutaj jest właśnie tym, który opisał nam pustelnik. Zalecam ci zapamiętanie jego kształtu. Chyba to było właśnie problemem, dlaczego nie mogłem rozwiązać tej zagadki, że tutaj musimy użyć Fai, żeby Fai zapamiętała, że tutaj jest właśnie taki znak. Musimy dorysować to kółko, właśnie tego kółka brakuje tam w tym symbolu. Po drugiej stronie lasu. No dobra. Skoro już tu jesteśmy... Ach, nie mogę się tutaj wspiąć dalej. Szkoda. Chwila, gdzie tutaj było przejście dalej? Chyba tędy muszę, prawda? Chociaż tędy raczej nie przejdę. Chociaż może? Przejdę, wow. Tutaj były gdzieś te ruiny, tak. Może przejść przez to miejsce, gdzie stał wcześniej starszy Kikwi, tutaj gdzie go spotkaliśmy po raz pierwszy. A teraz jest tu ogromny slime. A ciach, a ciach, a ciach, a ciach, a ciachu, ciach. Tak, dzięki, Jelly Blow, fajnie, świetnie. Ale jeszcze nie skończyłeś walki. Long! Long, daj spokój. No, jeszcze jeden żelek tu. Trochę już zapamiętaliśmy ten obszar. No, fuck you! Zapamiętaliśmy ten obszar już z momentu, kiedy tutaj szukaliśmy tych małych kikwi. Dlatego teraz nie powinno być to dla nas aż takie trudne odnaleźć to wszystko. Matulu, zawsze jakieś problemy. A wy co ode mnie chcecie? Banda wieprzy, nienawidzę ich. Ale przynajmniej zostawili trochę materiałów. Gdzie? Kto mnie tutaj wrzeszczy? Ty! Nic prawie nie zostawił. Co za nadęty dupek! A wy też nie możecie dać spokoju. Jeszcze was więcej. Nietoperze. Ja tu chciałem podejść po to, żeby te ptaszki spróbować złapać. Och, fajnie.
Ach, fajnie, świetnie. Nie wyrobiłem. Nie było ich tutaj więcej? Gdzie poleciała reszta? Halo? A chciałem po ten cholerny gnój wejść. Po to serce, nie możesz mi dać chwili spokoju. O, zawsze ten jeden milimetr. Mam tego dość serdecznie. Aż pociecham tu drzewa ze złości. Okej, przyleciały znowu. Chcę takiego czerwonego. Do diabła cholernego! Mam już dość tego gówna, idę stąd! A tu się żadne kwiatki nie pojawiają. Szkoda. Kwiatki, no. Ptaszki. A ty mi daj spokój, nie będę już z tą walczył, mała szujo. Mam tego serdecznie dość. Ty, Johnny Mielony. Zaraz ci pokażę, na co mnie stać. Był tu jeszcze jeden, który chce podskoczyć, prawda? Tak, ty. No. I po wszystkim. Wysiądę na spokój i tutaj zakończę odcinek. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. W następnym odcinku odwiedzimy wodnego smoka. Na razie. Cześć.